Siemaneczko, pod ostatnim filmem z JDM pojawiło się bardzo dużo różnych pytań odnośnie gry, kiedy będzie można zagrać w demo i tak dalej, więc zapraszam Was na film z pytań i odpowiedzi. Wszystkie te pytania i odpowiedzi, które teraz Wam przeczytam, są z oficjalnego Discorda JDM. Jeśli chcecie być na bieżąco z newsami o tej grze, koniecznie wbijcie na Discorda. Link macie w opisie tego filmu. Jakiego gatunku jest ta gra? Simcade z przyjaznym sterowaniem, które usatysfakcjonuje fanów bardziej realistycznych gier, chociaż jest na tyle przystępne, by cieszyć się grą także dla mniej doświadczonych graczy. Kiedy ta gra wyjdzie? Nie ma konkretnej daty, ale naszym celem jest wydanie gry w ciągu roku we wczesnym dostępie. Jaki jest silnik gry? Unreal Engine 4. Czy jest jakieś demo? Obecnie pracujemy nad wersją demonstracyjną, bądź na bieżąco, by uzyskać więcej informacji. Tutaj chcę dodać, że ja dostałem tą wersję demonstracyjną w takim jakby wczesnym dostępie, natomiast ona niedługo pojawi się też na Steamie dla wszystkich. Co z wydaniami konsolowymi? W tej chwili skupiamy się na wersji PC, ale nie wykluczamy, że w przyszłości pojawią się wersje na konsole. Czy jest jakaś historia w grze? W grze gracze znajdą unikalną fabułę, która łączy elementy gier wyścigowych z zachodu z narracją powieści wizualnej ze wschodu. Będziesz prowadził historię obcokrajowca, który chce wyrobić sobie markę na japońskiej scenie driftingowej, czyli coś w rodzaju Tokyo Drift, jeśli chodzi o samą fabułę. Czy w grze jest otwarty świat? Tak, czekają na ciebie kilometry różnorodnych dróg inspirowanych prawdziwymi i znanymi lokacjami z Japonii. Jakie będą dźwięki samochodu? Grając w JDM usłyszysz oryginalne dźwięki samochodów, zarówno nagrane, jak i zaimplementowane przez nasz zespół, przy użyciu unikalnej technologii stworzonej specjalnie na potrzeby tego projektu. Czy będzie tryb wieloosobowy? Tak, po wydaniu będziemy pracować nad trybem wieloosobowym. Ile będzie kosztować gra? Nie ma jeszcze ceny. Z jakich urządzeń sterujących będę mógł korzystać? Będziesz mógł używać pada, kierownicy lub klawiatury. Czy będzie tryb fotograficzny? Tak, planujemy dodać do gry tryb fotograficzny. Czy planujecie wspierać mody? Tak, w dalszym rozwoju planowana jest obsługa modów. Gdzie gra się toczy? W JDM odkryjesz obszary turystyczne wokół jeziora Haikama, które stworzył nasz zespół. Czy istnieje system pogodowy? Tak, będzie słońce, chmury i deszcz, ale głównym sezonem jest lato. Czy istnieją cykle dnia i nocy? Tak, upływ czasu jest dynamiczny, istnieje pełny cykl dnia i nocy. Czy w grze są dostępne tylko wydarzenia związane z driftem? Nie. Odbędą się również wyścigi i inne. Z tego co widziałem, to w demie jest także time attack. Czy dostępna jest lista samochodów? Nie w tej chwili. Natomiast od siebie mogę dodać, że w demie były dwa samochody dostępne dla gracza, plus masę poukrywanych innych wozów, takich jak Toyota Supra, ta najnowsza. Czy policja będzie nas ścigać? W tej chwili nie ma żadnego planu, ale może w przyszłości dodamy coś związanego z pościgami policyjnymi. Czy w grze istnieje model uszkodzeń? Nie planujemy uszkodzeń mechanicznych samochodów, będą jedynie proste uszkodzenia wizualne i zadrapania na lakierze. Czy tuning daje tylko aspekt wizualny? Nie. Tuning wizualny wpływa też na sposób prowadzenia samochodu i jego fizykę. Jaka jest fizyka gry? Czy pochodzi z innej? Nie. Fizyka w grze jest naszym autorskim systemem. Czy w grze będzie muzyka? Tak. Obecnie współpracujemy z producentem muzycznym Naskim, ale będzie więcej artystów. Czy gra będzie kompatybilna z kontrolerami Thrustmaster? Tak. Obsługujemy kierownicę T300RS. Czy planujecie dodawać wyłącznie samochody JDM? Jeśli tak, to czy będą dostępne różne style tuningu? Nie, nie tylko samochody JDM. Planujemy mieć różne modele z różnych części świata i wiele różnych stylów tuningu, aby każdy mógł wybrać swój ulubiony styl samochodu do driftu. Nasz zespół składa się z fanatyków samochodów i anime, więc na graczy czekają ekscytujące połączenia stylów i wciągająca historia. Ile osób pracuje nad grą? Nie jesteśmy studiem AAA, więc nasz zespół liczy poniżej 100 osób. Czy będzie dostępna niestandardowa funkcja MP3, dzięki której będzie można importować własną muzykę do gry? Nie. W tej chwili mamy zaplanowany system radiowy z bardzo obszerną, wybraną przez nas listą odtwarzania. Utwory możecie sprawdzić na naszym Spotify. Cały czas staramy się ją poszerzać o nowe gatunki. Jak długo powstawała ta gra? Gra była rozwijana przez kilka lat, zdecydowaliśmy się ją ogłosić, ponieważ jesteśmy bliżej jej ukończenia. Czy będą dostępne konfigurowalne tablice rejestracji?
operacyjne. W tej chwili nie możemy niczego obiecać, mamy plany, aby to zrobić, ale nie jest to priorytet. Czy gra zostanie wydana na telefony lub VR? W tej chwili skupiamy się jedynie na wersji PC. Czy macie jakieś pomysły na rozszerzenie mapy po dacie premiery? Tak, gra będzie zawierała historię i postacie, z którymi gracz będzie mógł się utożsamić. Położyliśmy duży nacisk na historię. Dalszy rozwój jest planowany. Tyle na razie wiadomo o nowej polskiej grze samochodowej. Moim zdaniem zapowiada się naprawdę świetnie. Nie mogę się doczekać, jak już pojawi się pełna wersja na Steamie i będzie można zagrać, ale wygląda jeszcze na to, że trzeba będzie trochę poczekać, bo parę niedociągnięć w tym demie jeszcze jest. W następnym odcinku pokażę wam jeszcze, jak wyglądają tutaj zawody driftowe i szkoła driftu. A na ten moment dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.